Nauczanie domowe. 30 sierpnia. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 16, wersety od 21 do 23. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Tuż przed tą sceną, którą opisuje ewangelista, mamy pochwałę, której doznaje Piotr, wyznając, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Pochwała, która wskazywała, że objawił to Piotrowi sam Ojciec w niebie. Czyli w sercu Piotra były myśli Boże. Ale dzisiaj w Ewangelii słyszymy też, że były nie tylko Boże myśli. Były myśli ludzkie. I wskazuje Jezus na trzecie źródło myśli – pokusy szatańskie. Przyglądając się uważnie temu, co mówi Jezus, kiedy mówi: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie, widzimy, że wszystkie trzy elementy są tutaj w tym zdaniu zawarte. Jest Boża myśl, jest szatańska myśl i jest ludzka myśl. Trzy różne. W Piotrze nie działała szatańska pokusa. W Piotrze działało ludzkie myślenie. Ludzkie myślenie, które oznaczało taką zapobiegliwość i takie pozostawanie na tym, co jest w tej chwili. Czyli zachowawczość. Nie chciał zmian. Nie chciał niczego nowego. Nie chciał ruszyć się z tego miejsca, w którym w tej chwili byli. I to było bardzo ludzkie. Natomiast dla Jezusa była to pokusa szatańska. Rezygnacja z historii zbawienia. Rezygnacja z męki i zmartwychwstania. Tego Jezus nie mógł przyjąć. Tego Jezus nie mógł w jakikolwiek sposób zaakceptować. Stąd tak ostro odciął to. Tak należy postępować z pokusą. I widzimy, że są też Boże myśli w ludzkim sercu. Boże, które Jezus chce realizować, ale też był na nie otwarty Piotr. Kiedy więc patrzysz na swoje serce, trzeba stwierdzić, że są tam Boże objawienia, są tam szatańskie pokusy i są ludzkie myśli. Świadomość tego jest bardzo ważna. Nie jest nasze serce tylko absolutnym światłem. Nie jest nasze serce absolutną ciemnością. I nie jest to tak, że tylko Boże i szatańskie rzeczywistości grają w naszym sercu, a my jesteśmy tylko jakimś widzem, który nie ma na nic wpływu. Mamy my sami ludzkie nasze myśli, ale trzeba odkryć, co pochodzi od kogo. Która myśl jest Boża, która szatańską pokusą, a która naszym ludzkim myśleniem. Jeżeli mamy tę świadomość tej mieszaniny, która w nas jest, która się znajduje, jesteśmy mądrzejsi, bo rozumiemy, że nie wszystkie nasze myśli są cudowne i wspaniałe, ale też nie każda myśl oznacza zaraz szatańskie uderzenie. Jezus uczy Piotra absolutnego zareagowania negacją, jeżeli przychodzi pokusa. Uczy równocześnie przekraczania siebie, tych ludzkich, zapobiegawczych, ale z drugiej strony też czasami zachowawczych sposobów zachowania. Uczy rozpoznawania Bożego światła i kroczenia za Nim. Proś dzisiaj Boga o tę mądrość. Mądrość, która oznacza po pierwsze świadomość siebie, kim jestem, co się dzieje w moim sercu. Po drugie, umiejętność rozpoznawania tych poruszeń, które się pojawiają i będą się pojawiać ciągle, które są w głębi Twojego serca, w głębi Twojego wnętrza i Twoim zadaniem jest to rozpoznawanie i rozróżnianie. Po trzecie,
módl się o mądrość, aby odsuwać, ucinać, nie pozwalać pokusie rozwijać się w sobie. I też przy okazji przekraczać też takie ludzkie ograniczenia, które mogą nie dopuszczać tego światła Bożego do zrealizowania w pełni. I ostatnia rzecz to ta otwartość na światło. Na to, aby ono było ostatecznym fundamentem każdego działania. Żeby ono przeniknęło to wszystko, co ludzkie i wypaliło to wszystko, co nieboże w nas. Proś o taką mądrość w rozeznaniu i w działaniu.